niedzielę 15 lutego w hali Mosir w Tuchowie odbył się 6. ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o Puchar Burmistrza Tuchowa. To niezwykłe widowisko taneczne przyciągnęło do Tuchowa dużą liczbę tancerzy i mieszkańców całej Polski. Podobnie jak w roku ubiegłym, turniej przybrał charakter turnieju ogólnopolskiego z udziałem par zagranicznych. W turnieju wzięło udział 157 par tanecznych z 45 klubów tanecznych, m.in. z województw mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Ponadto w turnieju wzięły udział dwie pary z Preszowa na Słowacji. Zawodnicy rozegrali rywalizację w 13 klasach i kategoriach wiekowych. Umiejętności tancerzy oceniało 8 sędziów z całej Polski i Słowacji. Przyznane przez sędziów punkty skrzętnie zliczała komisja skrutacyjna. Turniej poprowadził Adam Berkowicz, natomiast nad sprawnym jego przebiegiem czuwał kierownik artystyczny Maciej Stanisław Berger. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał burmistrz Tuchowa Adam Drogoś. W imieniu organizatorów dyplomy i puchary na poszczególnych blokach tanecznych wręczali zastępca burmistrza Kazimierz Kurczap, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie Ryszard Wrona, dyrektor Domu Kultury w Tuchowie Janusz Kowalski oraz dyrektor MOSIR Marek Srebro. Klub tańca towarzyskiego Klasik Tuchów, działający przy Domu Kultury w Tuchowie, reprezentowany był przez dwie pary taneczne, Weronikę Czarnik i Karola Ciszka oraz Gabrielę Chudyka i Artura Michałka. W kategorii wiekowej 14-15 lat, klasa C, styl Latin, Karol Ciszek i Weronika Czarnik zajęli wysokie 5. miejsce. Serdecznie gratulujemy. Można śmiało powiedzieć, że to 12-godzinne widowisko taneczne zakończone galą wieczorną było niezwykłą i niezapomnianą imprezą. Piękne kobiety i przystojni mężczyźni, przy tym ich gracja, wdzięk, szyk i urok, piękny makijaż i fryzury, eleganckie stroje, a to wszystko w połączeniu z odpowiednim rytmem i umiejętnościami tancerzy na tle barwnej dekoracji w świetle reflektorów było niezwykłą ucztą dla oka i duszy. Już tradycyjnie imprezą towarzyszącą turniejowi było drugie tuchowskie show młodych talentów pod patronatem burmistrza Tuchowa. Na parkiecie swoje umiejętności taneczne zaprezentowało 73 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych – 9 oraz 10-12 lat. Turniej uatrakcyjnił również występ formacji tanecznej Voice z Domu Kultury w Tuchowie, prowadzonej przez Pawła Potępę, która zaprezentowała się w tańcach współczesnych.